Dlaczego RF mikroigłowy jest tak popularny na rynku kosmetycznym? Przemawia zatem kilka aspektów, a wręcz kilka zalet płynących z tych zabiegów. Po pierwsze, nadaje się on idealnie do skór wiotkich, z utratą jędrności, z rozstępami lub bliznami, nawet tymi potrądzikowymi. Po drugie, nie wprowadzamy tutaj żadnych sztucznych substancji. Bazujemy na naturalnych odruchach naszej skóry. Wywołujemy i wymuszamy na niej procesy naprawcze mające na celu zagęszczenie jej i ujędrnienie. Po trzecie, w trakcie zabiegu wykorzystujemy znane nam technologie i środki. Mamy tutaj połączenie mikroigłówki z falą radiową. Tak? Czyli dwóch znanych i kochanych w kosmetologii funkcji, jakie płynęły z różnych maszyn, tutaj uzyskaliśmy je w jednej. Co za tym idzie? Zarówno frakcjonowanie i nakłuwanie skóry przynosi nam korzyści stymulujące, a dodatkowa fala radiowa, która wytwarza ciepło w głębi naszych tkanek, jeszcze bardziej stymuluje nasz kolagen i elastynę do odbudowy. Jeżeli mówimy już o tego typu zabiegach, warto wspomnieć, jak przebiega cała procedura zabiegowa wykonania takowego. No, oczywiście standardowo zaczynamy tutaj od oczyszczenia skóry, która będzie poddawana zabiegowi, oraz zdezynfekowania jej. Na naszą głowicę zakładamy jednorazowy, sterylny kartridż. I tutaj mamy do wyboru kartridże, które mają albo 25 igieł, albo 64 igły. Czyli takie, które ułatwią nam pracę w tych mniejszych, trudniej dostępnych miejscach lub na większych powierzchniach. Jeżeli jesteśmy już przygotowani, musimy określić parametry zabiegowe, czyli głębokość naszego wkłucia, moc fali radiowej, z jaką będziemy działać, oraz czas, który igły będą spędzały w skórze. Wszystko to będzie decydować o efekcie końcowym naszego zabiegu. Pamiętajmy, że włókna kolagenowe i elastynowe mieszczą się w skórze właściwej i to właśnie do niej będziemy starali się dotrzeć. Inne parametry ustawia się, oczywiście sugerując się też reakcją pojawiającą się na skórze w trakcie zabiegu. Dodatkowo w głowicy w maszynie wykorzystujemy technologię, jaką jest podciśnienie. Dlaczego? Po to, żeby mieć pewność, że każde jednorazowe wkłucie to będzie pełne wkłucie wszystkich igieł w kartridżu. Niestety przy pracy na bardzo wiotkich skórach mogłoby dojść do momentu, w którym kartridż by tylko popchnął tą skórę albo igły wbiłyby się częściowo. Zastosowanie podciśnienia w głowicy niweluje takie niebezpieczeństwo i zapewnia nam pełen komfort pracy. W trakcie wykonywania zabiegu pamiętajmy o tym, aby z delikatnym marginesem działać na skórze i przekładać powoli głowicę, utrzymując równe odstępy. Dodatkowo dany fragment na ciele możemy opracować kilkukrotnie. Natomiast każde z tych przejść powinno być wykonane pod troszeczkę innym kątem, żeby zapewnić pełne pokrycie skóry. W urządzeniu, jakim jest RF Matrix, wykorzystaliśmy też w kartridżu igły, które są izolowane. Co to tak na dobrą sprawę znaczy? Że fala radiowa oddawana jest tylko przez końcówkę igły, więc mamy bardzo dokładnie określoną głębokość, na której będziemy pracowali z falą radiową. Kiedy należy spodziewać się efektów? Moi drodzy, po zakończeniu zabiegu skórę należy tak na dobrą sprawę wyłagodzić, ewentualnie odrobinę, czyli zaaplikować produkt, który przyspieszy procesy regeneracyjne i wyłagodzi odrobinę stan zapalny, który powstaje w trakcie zabiegu, a który jest w pełni normalną reakcją skóry, na którą nam wręcz zależy. Ten stan zapalny świadczy o tym, że nasza skóra podjęła rękawice do walki i zaczyna przebudowę, zaczyna się wzmacnianie i wszystkie procesy regeneracyjne. Pierwsze widoczne efekty potrafią się pojawić już po kilku dniach, natomiast na taki pełen efekt należy poczekać 3-4 tygodnie. Po miesiącu jesteśmy w stanie określić, jak dużo jędrniejsza zrobiła się nasza tkanka. Pamiętajcie, że tego typu zabiegi
nadają się praktycznie dla każdego, dlatego że nie mamy tutaj możliwości wystąpienia uczulenia. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć Wam, dlaczego radiofrekwencja mikroigłowa jest tak popularna na rynku kosmetycznym.